Witajcie kochani! Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę. Osobne wielkie podziękowania dla osób już wspierających nasz zdrowy kanał. Piękne dzięki. Pozdrowionka słoneczne. Wszystkiego dobrego. Artur. Natomiast już podąża kolejna osoba, a miałem dużo pytań dotyczących wystąpienia Marii Bortel-Badury, pani doktor z Górnego Śląska. Ponieważ dużo osób było zaciekawionych, czy będzie jeszcze, czy powie. Jest to fachowiec w tej chwili w Polsce od Borelli, czyli boreliozy. No i naprawdę zna się na tym fachu. Poza tym masz kilka tych, nie? Gabinetów. Tak, Warszawa, Kraków, Katowice. Słyszeliście, Warszawa, Kraków, Katowice, gdzie przyjmuje pacjentów, których zdiagnozowano lub ona diagnozuje wywołaną chorobę krętkami Borelli. Ja jestem... Wczoraj pacjent ostatni wyszedł w Warszawie o 20. Spałam 2 godziny. Wczoraj o 20 w Warszawie dopiero wyszedł ostatni pacjent. Więc podziwiamy, że na taką siłę i z Warszawy jeszcze o 22 zdążyła przyjechać, żeby podzielić się swoimi wiadomościami dotyczącymi Borelli. Marzenka, proszę Cię usiąść na foteliku sekundę. No. Budzik widzę, okej. Jest lepiej, tak jak stanęłam? Generalnie nie lubię się wywyższać, ale skoro Państwo wolą, to okej. Przyjechałam przed chwilą i nie wiedziałam, że zaraz będę musiała wystąpić. Zresztą znam, jestem tu po raz kolejny, więc wiem, że to jest to piękne, co tu jest, to po prostu nikt nic nie wie, kiedy pójdzie coś powiedzieć. I zdążyłam się tylko całe szczęście szybko przebrać. Na ogół zawsze przyjeżdżałam tutaj ze slajdami, ale doszłam do wniosku, że nie warto, bo widzą tylko pierwsze osoby. I te, które są w tyle, to i na słonecznienie, to jednak nie to. Dla mnie zdecydowanie lepszy przekaz jest, jeśli są slajdy, jeśli widzę, coś tłumaczę. Ale to można znaleźć w internecie. Bo temat boreliozy jest mi bliski od 10 lat. Ile osób z Państwa było już na mojej prezentacji boreliozowej tu, gdziekolwiek? Łato, ile nie było? O raju! A mi się wydaje, że ten temat boreliozowy jest tak znany. Nie, no to ja nie wiem, ile mam czasu, ale moim zdaniem to 3 godziny to jest za mało. Bo na czym się chciałam skupić? Podzieliłam sobie ten czas, który nie wiem, ile wynosi, na 4 części. Krótko o córce. Krótko na temat kleszcza, bo teraz jest sezon. Co zrobić, żeby nas kleszcz nie ugryzł? Co zrobić, żeby jak już ugryzie, żeby nie zachorować? I co zrobić, jak chorujemy, żeby wyzdrowieć? Trzecie, mity, które utrudniają mi leczenie boreliozy. Czwarte, Państwa pytania do mnie. No i nie wiem, ile mam czasu, ale tak będę chciała to ogarnąć. W skrócie, mam 2 specjalizacje. Interna, jestem lekarzem. Interna i farmakologia kliniczna. Farmakologia kliniczna to są wszystkie leki niezależnie od specjalizacji. Doktorat z zakresu leków psychiatrii i neurologii. Pracowałam 15 lat na kardiologii, interna kardiologiczna w Katowicach. Oprócz tego 11 lat w Warszawie, będąc dyrektorem medycznym czy doradcą medycznym, koordynatorem badań w największych światowych koncernach farmaceutycznych. Poznałam medycynę od innej strony. I
czasie, chyba dlatego, że za długo byłam w Warszawie, że bo rodzina była w Katowicach. Oczywiście ja byłam pół tygodnia tylko, ale teraz wiem, jak to wpływa, dzieci. I odporność, smutek, mi się nie widziałam tego, nie zrobiłabym tego drugi raz. Mi się wydawało, że jestem pół tygodnia z dziećmi. Córka miała 6 lat, jak pojechałam na 11. I bardzo kiepski jest wtedy układ odpornościowy. Musiałam rzucić wszystko, przyjechać, bo coś się zaczęło z nią dziać. Miała 16 lat i 16 lat temu mi pokazała tragiczną boreliozę. I o tym nie będę szerzej mówić, dlatego że to wszystko omawiam i jest dostępne. Co więcej, nie wiem, czy teraz tutaj jest również możliwe do kupienia Zdrowie bez leku. Jest miesięcznik Zdrowie bez leku, gdzie prosił mnie wydawca, żebym napisała cyklicznie, żeby książkę stworzyć. Nie mam kiedy, napisałam pierwszy i nie wiem, na pewno to co miesiąc nie będzie, ale bardzo bym chciała przede wszystkim dla tych osób, bo jest 80% społeczeństwa zarażonych kreszczem, krętkiem boreli. Tylko nie zdają sobie z tego sprawy. Każdy może mieć inne objawy. U córki zaczęło się niesamowitym zmęczeniem, zmęczenie niewytłumaczalne, neurologiczne objawy, jakieś tiki, nie potrafi spać, nie potrafi zdania sklecić, nie rozumie co mówi, nie rozumie co czyta, zaniki jakieś takie, potykania o nic, to dzieci szczególnie mają, idą, potkną się, to są alarmowe objawy, jak mają Państwo dzieci, wnuki, czy idzie dziecko się potyka, to absolutnie nie wierzcie, że to tak ma być. To może być w 90%, powiedziałabym, procentach początek boreliozy, atak na nerwy, na otoczki mielinowe, bo krętek boreli nam niszczy kolagen, rozpuszcza kolagen. Nie wiedziałam nic 16 lat temu o boreliozie, raczej 10 lat temu na temat boreliozy. Bóle wszelakie mogą być stawów, u młodzieży mniej, raczej są pobolewania, ale neurologia, psychiatria, to co się teraz dzieje, było 10 lat z córką, depresje, lęki, samobójstwa wśród młodzieży. Inna jest młodzież, jakaś zamknięta i wiele rzeczy, to co się stało teraz, uaktywniło nam choroby, które mamy wewnątrz. My mamy przecież, my nie jesteśmy jałowi, mamy paciorkowce, gromkowce, mamy krętka boreli od, powiedzmy, wczesnych lat młodości. Siedzi to cicho, dopóki układ odpornościowy jest sprawny. Jeśli zachorujemy na przykład na COVID-a, to my, układ odpornościowy angażuje się w walkę z COVID-em i nie ma czasu na nic innego wtedy. I wychodzą ukryte bakterie. To samo dzieje się po szczepieniach. Obojętnie na co się zaszczepimy, im silniejsza szczepionka, a covidowa jest bardzo silna, tym bardziej angażuje układ odpornościowy. I on ma teraz, dostał zadanie, tu masz teraz zajmować się tym wytwarzaniem przeciwciał. Co robią ukryte bakterie? Ukryta borelia wychodzi z torbieli. Była cicho. Było 20 lat cicho, czy 15, wyszła, bo układ odpornościowy jest zajęty. I to, co widzę, gdzie już jestem w temacie boreliozowym, to, co widziałam 2 lata temu, to szok. Nagle napływający pacjenci z rumieniem. Wszyscy zdziwieni w przychodni, skąd rumień? Była zima, lockdown, wszyscy zamknięci w blokach. Nie ma psa nawet, żeby przyniósł kleszcza. I skąd rumień? Wydawało się to dziwne. Dla mnie nie. Jak przyszedł kolejny z objawami boreliozy, no to znaczy coś się w nim uaktywniło. Także nie łudźmy się, że nas borelioza nie dotyczy. My możemy, nie mamy boreliozy, jak nie mamy objawów, ale możemy być nosicielem różnych bakterii, a objawy będą, jak spadnie nam odporność. Padaczki, utraty przytomności, to miała córka, drgawki, rozmawiam z nią, jakieś dziwne zawieszenia, skoki ciśnienia, kołatania serca, tiki różne, rzuca nią, takie jakieś
dziwnie się nazywa mioklonie. Gama objawów takich neurologiczno-psychicznych. Ukosem oka widzi jakiś ruch. To też może ktoś z Państwa ma. Ukosem oka wydaje nam się, jakby ktoś przeszedł. Odwracam się, nie ma nic. Albo czarny punkt przeleciał. No już widzę, ile się tu osób zgłasza, że to ma. A to jest typowe dla boreliozy. Gdzie, i to nie jest psychika, to mam układ, to chodzi o wzrok, o atak na nerw wzrokowy. Że widzimy coś jak gdyby ukosem. Żadne objawy nie są cały czas. Albo mało które. Pojawiam się i znikam. Tak wygląda borelioza. Jest to, jest to. I tak mi opisałam, bo akurat objawy opisałam teraz w tym majowym egzemplarzu Zdrowie bez leków. Bo objawy pojawiają się i znikają. I może być tak, jak córka widziała postacie, najczęściej pytam, postacie czarne są, ludzkie, albo nieokreślonej płci, albo męskie. I wiedziała, że to nie istnieje, ale na dworze walczyła z osobami nieistniejącymi. Bo nie wiedziała. One, ja się pytam, młodzież nie mówi o tym. Dziecko chce powiedzieć. Dziecko mówi rodzicom, jak dziecko zacznie przychodzić do łóżka, to jest alarm. Jak spało samo i zaczyna przychodzić do rodziców. To nie, że się chce przytulić. Wyjściowo jest to, że się czegoś boi. Albo ma koszmary, albo coś widzi. Trzeba dopytać. A dziecko czasem samo chce powiedzieć. Tylko zbywane jest, a nie wydawało ci się, a coś tam, a to sąsiad stukał. I dziecko zostaje samo z problemem, jak zostanie odepchnięte od rodziców. Dzieci widzą tak samo często, jak to są piękne wizyty z dziećmi, bo rodzic przy mnie się dowiaduje, co dziecko widzi. Albo jakie koszmary mu się śnią. Albo że dlatego nie, bo nie boi się wejść do łóżka, bo widział raz, jak czarny odkurzacz spod kołdry go chciał wessać. I co matka robi? Krzyczy na tego syna, czemuś mi nie powiedział. A on płacze, przecież ci mówiłem. To są wizyty ze łzami w oczach, gdzie szkoda dzieci przede wszystkim. Bo ja po prostu, jak mam pacjentów, dzieci małe, to skaczę z radości, choćby na wózku wjechali. Bo wiem, że to jest młody organizm i jestem w stanie go postawić na nogi. Są osoby, które mówią, już w Krakowie dziewczyna, która nie chodziła, nie mówiła. Mowę odzyskała po 4 miesiącach, chodzi po 9. I mówi o tym. I ma też swój kanał, gdzie gorzej u osób starszych. Ale bardzo, bardzo mi niestety przeszkadza, jak ktoś dostał przez 2, 3, 5, 10 lat psychotropy. A tak jest często młodzież dzieci karmiona. Tym bardziej, że dzieci mają też jeszcze dziwne objawy drażliwości skóry. No nic nie można dziecka dotknąć. Metki trzeba przecinać, skarpetki przecinać. Wszystko drapie, drażni. U dorosłych często jest z tą skórą albo świąt, albo kopie nas samochód. Wysiadamy z samochodu, to nas kopnie. Też widzę, osoby się uśmiechają, ile tak ma. Dlaczego? Bo nerwy inaczej pracują. Krętek boreli niszczy nerw nasz, czuciowy, nasze nerwy ruchowe. Jak ruchowe, to kulejemy, mamy właśnie jakieś potykania, albo w ogóle ciągniemy nogę za sobą, albo stwierdzą nam stwardnienie rozsiane, albo stwardnienie zanikowe boczne. Bo bardzo często jest to mylone. Bo mechanizm jest ten sam. To samo się dzieje w stwardnieniu rozsianym i w zanikowym, bo jest niszczona mielina, a krętek boreli niszczy te otoczki nerwów właśnie. I u córki leczenie trwało rok. Nie ja ją wyleczyłam. Potocznie mówi się mama, która wyleczyła córkę. I tak nie było. Mama, która patrzyła, jak jej córka dochodzi do zdrowia i uczyła się i brała z tego wnioski, doświadczenia, żeby się tym dzielić. Teraz dopiero wiem, po co były te jej cierpienia. Dziecko leżące, które już nie potrafi wstać po dawce antybiotyków,
leży, wymiotuje, wiadro obok, płacze i matka, która stoi i nie wie, co zrobić. I chcę, wchodzę do niej, ona krzyczy, wychodź, nie patrz, jak się męczy. I tak mi nie pomożesz. Jest taka agresja wielokrotnie u dzieci. Dzieci życzą często śmierci rodzicom. Ona taka nie była, ale to jest bardzo, bardzo często. To wymaga ogromnej cierpliwości od otoczenia i zrozumienia. I ponieważ antybiotyki u córki odpadły, to zostałam z niczym. Odpadły, bo po prostu przestała, no miała, dobiły ją. To był za słaby organizm, żeby kroplówki dostać z silnych antybiotyków. 3 tygodnie miała odstawione. Zostałam z niczym. Osoby, które wstały z wózka i inne wyzdrowiały, zaczęły mi mówić, że tylko jakiś biorezonans, o którym nie miałam pojęcia, co to w ogóle jest. Ale zaczęłam czytać. Jest to fizyka w medycynie. Nie mam czasu tutaj na omawianie technik biorezonansu, bo córka żyje i funkcjonuje dzięki biorezonansowi. Przez rok było tylko to stosowane. Ja patrzyłam, robiłam wielkie oczy, jak ona wstaje w Krakowie, dlatego że w Katowicach nie było gabinetów. Mieszkamy w Katowicach. Teraz w Katowicach jest na co trzeciej ulicy. To, co się stało przez 10 lat, to jest masakra. Ludzie niestety zobaczyli, jak na tym można zarobić i powstało gabinetów biorezonansowych multum typu Kazik handlował kapustą, Krysia marchewką i założyli sobie gabinet i też chcą leczyć. I stworzył się z tego szarlatanizm, tak jak mówi medycyna. Natomiast 10 lat temu ja w Katowicach nie miałam, w Krakowie znalazłam 2. I gdzie było? Córka była leczona biorezonansem w akademickiej klinice w Krakowie na Żeromskiego. Przecież to jest wszystko do sprawdzenia. Biorezonans był 10 lat temu w szpitalu, w klinice akademickiej. Pisało za gabinetami rezonansowymi, pisało gabinety biorezonansowe. Córka była w takim już stanie, że ona po prostu musiała w ogóle przez parę dni zostawać w tym Krakowie. I rok trwało leczenie, ale w międzyczasie, tak jak powiedziałam, osoby, które się dopatrywały i dopatrzyły dużego biznesu, rozkręciły biznes i zaczęło się mówić o szarlatanizmie. I szpital w tym momencie, po 3 latach, podziękował prezesowi. No i biorezonans się miał wynieść ze szpitala, bo się źle mówiło. Ale widząc po 2 miesiącu, jak córka staje na nogi, zaproponowałam temu prezesowi, że Katowice są blisko Krakowa. Ja tu będę przyjeżdżać, ja to muszę poznać. I tak się zaczęła moja współpraca i trwa do dzisiaj z boreliozą. To centrum, które wyleczyło córkę, w efekcie nie istnieje. Bo ja przyjmowałam pacjentów w klinice akademickiej. Oni mieli diagnostykę biorezonansową. Ale potem to zostało usunięte, mówiło się bardzo źle. Więc jest to fala, która... W jaki jest sposób... Biorezonans to jest i diagnostyka, i terapia. Dlaczego mówię, zabić można borelię? Bo mity mówią, trochę skaczę w tych tematach, ale mamy mit numer 1, borelioza jest nieuleczalna. Też się śmieję z tego, jak ktoś to mówi, że jest co, gdzieś to przeczytał. No wszyscy tak mówią. Nieuleczalna dla kogo? Może ty sobie nie umiesz z nią poradzić. Może medycyna akademicka sobie nie umie z nią poradzić. Bo krętka boreli się da zabić za tydzień. To jest bardzo prosta bakteria do zabicia. W jaki sposób to zidentyfikowano? Wzięto tego krętka boreli na pożywki, namnożono, tylko krętek boreli rośnie bardzo długo, 3 miesiące ta bakteria. Hodowle na pożywkach to na pewno Państwo znają. Robimy posiew i córka jak zaczęła sikać krwią, bo nerkowe powikłania są bardzo często, częstomocz, wstawała 4 razy w nocy, to w moczu powiedziano mi, nic nie wyszło oprócz krwi. Pewnie sobie tam wlała ją, bo nie wiem, matura blisko. Ale nie miałam pojęcia wtedy, że
miliardy krętków boreli było w moczu, tylko nie wyjdą, bo nie wyrosną na takiej pożywce dla gronkowca, paciorkowca. Potrzebują osobnych, specjalistycznych składników i rosną 3 miesiące. Da się wyhodować tą bakterię. I teraz, jak naukowcy czekali, wyrosła bakteria, wyrosło mi tu całe pole krętków boreli, to co robię? Sprawdzam, czym to mogę zabić. Jak? No, na każdej kratce, na każdej pożywce daję antybiotyk, wzorcowe zabijanie albo kilka i różne ekstrakty ziół. I to jest też dzięki, co się nauczyłam przez córkę, bo powiedziano mi, daj jej czystek, bo czystek zabija krętki boreli. Tak, czystek zabija, ale herbatka w ogóle nawet nie tknie, świetnie się mają na herbatce. Wszystko zależy od tego, jaki ekstrakt zrobimy. Jeśli my mamy roślinę, to istotne jest, czy z tej rośliny weźmiemy łodygę, czy weźmiemy korzeń, czy może kwiatuszek. Jedna część leczy, drugą możemy się zatruć. To są, mogą być diametralne różnice. Zrobimy albo ekstrakt wodny, zalejemy wrzątkiem, okazuje się, zinaktywowaliśmy ważne składniki wrzątkiem. Trzeba robić na zimno. Albo alkoholem, albo olejem. I w ten sposób przygotowane ekstrakty sprawdzano na wyhodowanych bakteriach. I okazuje się, że jeśli chodzi o czystek, to ekstrakty olejowe, ekstrakty wodne, ekstrakty alkoholowe zabiją praktycznie w 100% całą płytkę. Woda, herbatka nawet nie tknie tych bakterii, świetnie się dalej mają. Czas zabijania to jest, uwaga, 5 do 7 dni. Czy można powiedzieć, że boreli się nie da zabić? Jak wyhodowaną zabijemy za tydzień, a jak połączymy te różne zioła ze sobą, to nawet za 5 czy 4 dni, da się to zabić. Więc stosujmy. I co jeszcze widzę? Siła zabijania jest porównywalna z antybiotykami, no bo to się z czymś porównuje. Z antybiotykami. Pierwsze takie badanie było w 2010 albo 2012 roku. Niemcy sprawdzili czystek. W tej chwili jest ogrom takich badań. I sprawdza się wiele, wiele roślin pod tym kątem i robi się kapsułkę, gdzie już się wsadza w kapsułkę odpowiednie ekstrakty. Bo tego nie było, jak była córka. Powstała bomba. Czyli w jednej kapsułce mamy nie czystek, nie andrografis, tylko z 6-7 zabójczych ziół odpowiednich ekstraktów w formie suchej. Ekstrakt olejowy czy ekstrakt alkoholowy. Mówię matce, że tam jest ekstrakt alkoholowy ze szczęci, z erdestu. To ona nie poda córce. Jak nie poda córce? No bo tam jest alkoholowy. Mówię, to przecież to jest suche, to jest wyekstrahowane alkoholem. Już nie dodałam, że córka ma 16 lat. Ale nie poda alkoholu. I da się zabić. Tylko na pożywce w 100%. Natomiast w organizmie człowieka w 100% to jest wręcz niemożliwe. To jest garstka osób, u których to się da zrobić. Bo krętek boreli ucieka. Ucieka przed swoim zabójcą, przed przeciwciałami, ucieka przed antybiotykami, przed ziołami, które go chcą zabić. I są miejsca, gdzie nie dojdzie. Kość, szpik, jak się tam ukryje, zrobi torbiel. Mózg. Często się pytamy, a czy antybiotyk przechodzi przez barierę krew-mózg? Przechodzi. To wcale nie znaczy, że dochodzi wszędzie. Jak sobie Państwo zamek wyobrażą i tą fosę, zamek ma skarbiec, to myślimy, że co, że jak przejdziemy fosę, barierę krew-mózg, to już mamy skarbiec zdobyty? Nie. Musimy jeszcze ileś bram pokonać. To, że przechodzi coś przez barierę krew-mózg, to nie znaczy, że dojdzie do podwzgórza i czyszynki i przysadki, gdzie najczęściej mamy torbiele w boreliozie, czy jakieś niby guzki, bo tam się chowają krętki boreli. I ciężko tam naprawdę dotrzeć. Ale mamy substancje, które zabijają na 100% wyhodowane bakterie. Tylko co zrobić, żeby dotrzeć do tych mega ukrytych?
Jedyny sposób to trzeba przepuścić falę. Falę, która przejdzie wszędzie. Fala może być, to może być prąd, to mogą być fale radiowe, to mogą być ultradźwięki, różne są aparaty. Myślę o technikach biorezonansowych, bo na czym się opiera głównie biorezonans? Diagnostyka to jest odbicie fali po prostu. Wysyłam falę o takich drganiach, jaką ma borelia i jeśli człowiek tego nie ma, to fala go przelatuje w całości i nie stwierdza nic. Przeleci. A jeśli by była bakteria, to jest fala odbicia. To jest zasada szkolna fizyki. Odbicie fali. I wiem wtedy, że jest. Mogę powiedzieć, gdzie jest też, skąd jest impuls. To jest tak w dwóch zdaniach diagnostyka. Na czym polega zabijanie, a właściwie rozbijanie. Dlaczego ten biorezonans jest jedynym, który potrafi mi zabić krętka boreli, a przynajmniej powinien w dobrym gabinecie, wszędzie, gdzie on jest. Bo to musi być fala, która przejdzie przede wszystkim przez cały organizm i naraz, nie żeby bakteria zdążyła uciec, gdzieś się schować. Drgania rezonansowe, to jest kluczowe. Co to są drgania rezonansowe, jak tłumaczę, to najczęściej faceci to wiedzą, a ci, co byli w wojsku, to już w ogóle wiedzą więcej. Most betonowy się rozleciał pod wojskiem. Równy krok wojska doprowadza do takich drgań, że beton się rozkrusza. Osoby, które znają Biblię, mury jerychońskie runęły pod wpływem raz dźwięku trąb i kroków wojska. I kryształ pęknie pod wpływem fali dźwięku. Czy szklanka pod wpływem śpiewak operowy i szyba pęka. To jest właśnie ta fizyka. Więc jeśli jest coś takiego, to wykorzystajmy to. Uderzmy w bakterię falą tak, żeby ją wprowadzić w te drgania i ona pęka. I to jest cała filozofia zabijania. Wprowadzić bakterie, nie tylko bakterie, wprowadzić to, co ma mi się rozlecieć w drgania rezonansowe. I się rozpada, tylko bakteria się broni. I ona różne sztuczki stosuje, a my nie możemy zabijać wszystkiego naraz, bo utoniemy w toksynach, bo mamy te trupy wtedy nadal i jeszcze rozwalone toksyny, więc to musimy przerwy robić, a bakteria w tym czasie się namnaża. Medycyna nie akceptuje, jest to medycyna niekonwencjonalna, nie akceptuje zabijania, rozbijania bakterii techniką biorezonansu. Ale tym najczęściej zaskakuje lekarzy, kolegów, jak mi mówią, a cóż ty teraz mówisz dobrze o biorezonansie? Mówię, a wiesz na czym to polega? No to jest takie, no... Mówię, sam stosujesz biorezonans. No to czasami to jest takie od razu prawie, że agresja. Stosujesz biorezonans na co dzień, ja rozmawiam z nefrologiem. Z kolegą. Mówię, gdzie? Czym rozbijasz kamienie nerkowe? Młotem w plecy gościa? Nie, falą. Trzeba kamień wprowadzić w drgania rezonansowe, się rozleci. Czym? Kamienie cholesterolowe. Kamień na zębach, stomatolodzy. Ultradźwięki, to mogą być ultradźwięki, to może być fala prądu, to mogą być fale radiowe. I tym bardzo różnią się urządzenia. I naprawdę chcąc wybrać niekonwencjonalną medycynę, trzeba wiedzieć gdzie, poczytać opinię. Ale da się to zrobić. Rok to trwało u córki. Kamień wbrew pozorom łatwiej rozbić, no bo go rozbijemy i co najwyżej będzie bolało, pacjent go będzie wysikiwał, no to boli. Ale bakterie rozbijemy, nie możemy za dużo, bo to mamy trupy nadal i jeszcze rozwalone toksyny, więc będzie jeszcze gorzej. Zabić da się. Czyli mit o nieuleczalności boreliozy to jest dla mnie mitem. Stara borelioza, to już jest nie do wyleczenia. Też się z tego śmieję, kolejny mit. Stara borelioza. Co to jest stara borelioza? Krętki boreli, ktoś może mieć 30-letnią boreliozę. Mama miała 60-letnią. Ale to wiedziałam dopiero po córce. Jak już przebiegałyśmy prawie wszystkie gabinety i tak dalej, pacjent z boreliozowy chodzi od do, od jednego do drugiego gabinetu, nic mu nie wychodzi najczęściej. W końcu nikt mu nie wierzy i kierowany jest do psychologa, psychiatry. Taki jest najczęstszy scenariusz boreliozowy. I podobnie było, tylko bez tej psychiatry z mamą.
Dopiero córka pokazała, że ona ma od 60 lat boreliozę. Czy to znaczy, że mama ma starą boreliozę, że jest nie do wyleczenia? Tłumaczę nie tylko pacjentom, że to nie bakteria, żadna bakteria nie żyje, borelia nie żyje 60 lat. My mamy świeżutkie, młodziutkie te bakterie. One się cały czas namnażają i są tak samo proste do zabicia. Co jest trudne? Zniszczenia. Zniszczenia, które zrobiła borelia, są trudne. I moje ABC, trudne do odbudowania. Moje ABC, ABC, które stworzyłam do leczenia boreliozy. Mój, powiedziałabym, program leczenia, który sobie opracowałam na podstawie, moim zdaniem, logicznego myślenia i widząc, jak to jest odbierane przez pacjentów, w sensie, jaka jest poprawa. A usuwam przyczynę. Zabijam. Da się zabić krętka boreli. Koinfekcje też. B. Równolegle oczyszczam. Nie tylko podać antybiotyk, posprzątać te zwłoki i przede wszystkim toksyny. Bo inaczej pacjent zaczyna być leczony, medycyna opisuje to jako herksy, czyli pogorszenie z powodu tego, że dobrze zadziałał antybiotyk. Okej, ale nie czekajmy, aż ten pacjent się może rozleci, bo kolagen jego jest rozpuszczany. Borelia nam rozpuszcza kolagen, to jest nasze podstawowe białko. W książce czytałam jednej z firm kolagenowych, że 29 kolagenów jest rodzajów. Inny w stawach, w mazi, inny w układzie nerwowym. Przepukliny najczęściej się tworzą, te włókna są bardzo słabe, czy zgagi, refluksy, cofa się pokarm, hemoroidy, tendencja do wiotkości. Wiele, kolagen to jest mega istotna rzecz, a borelia właśnie to kluczowe białko nam niszczy. I sprzątamy, czyli pijemy dużo, trzeba wysikać, wypocić toksyny. Wątroba, przecież ona wyrzuca toksyny tłuszczowe, których woda nie wyrzuci. Więc równolegle do A stosuje oczyszczanie, B, ale w kilku kierunkach. Woda, wątroba. Jak pacjent ma objawy neurologiczne, to oczyszczanie układu nerwowego z toksyn. Też są rośliny, które oczyszczają. Układ limfatyczny. Przecież te toksyny w czymś wędrują. Oczyszczanie układu limfatycznego i tak dalej. Podkreślam, i to jest równolegle, nie najpierw jedno, a dopiero za pół roku przyjdę się oczyszczać, bo za tydzień się znajdę na SOR-ze z zaburzeniami rytmu serca, jak będzie za dużo toksyn. Bo toksyna boreliozowa powoduje różne zaburzenia, między innymi skoki ciśnienia niewyjaśnione albo różne arytmie. I można zrobić A i B. Wszystko pozabijałam, wszystko pozamiatałam, a pacjent nadal się źle czuje i mówi, wcale nie jest lepiej. Może tak być? Czego brakuje? Borelia nam zniszczyła kolagen. I dopóki nie odbudujemy zniszczeń boreliozowych, to nie musi być poprawa. I to, że się lepiej czujemy, to jest rzecz, którą zrobiłam zupełnie odwrotnie niż robiono. I walczę z tym do teraz, z kolejnym mitem. Bo dla mnie odbudowa to jest pierwsza cegła najważniejsza na budowę. Kolagen i stymulacja tworzenia kolagenu. Nie tylko go podawać, stymulować własne wytwarzanie. Nam po 30 już to spada. Stymulujmy własne wytwarzanie kolagenu. Da się, są zioła. Wąkrota azjatycka stymuluje. Tak się ziółko nazywa. Między innymi ona jest taka w kosmetologii stosowana do odmładzania. Wąkrota. Wąkrota azjatycka, to kosmetolożki wiedzą, to się dowiedziałam od pacjentki, bo była kosmetologiem. I mówi, co mi pani tutaj mówi wąkrota azjatycka, przecież to ja stosuję u swoich klientek do odmładzania. No mówi, no tak, bo reperuje kolagen, a u pani ma go zreperować w układzie nerwowym, albo w kościach i tak dalej. Więc podajemy kolagen i stymulujemy wytwarzanie, to jest pierwsza cegła. Tylko z kolagenem jest problem. Jaki? Jest ich ogrom. Ale obojętnie jaki, to
to najważniejsza jest dawka. Bo jeśli kupimy nawet super, wydamy 500 za kolagen miesięczny, to możemy nie widzieć żadnej poprawy, jeśli stosujemy go tak, jak pisze na ulotce. Bo na ulotce suplementu może pisać tylko dawka dla zdrowych. Suplementy są rejestrowane dla profilaktyki. To jest akurat mój dział, jak byłam w tych firmach farmaceutycznych, to wymagało moich akceptacji, więc akurat w tym temacie to się dobrze poruszam, co wolno, co nie wolno, a suplementom nic nie wolno dobrego napisać. Gdzie wszystko, co sugeruje wyleczenie, kupują Państwo zestaw ziół, które zabijają, mają udowodnione zabijanie na wyhodowanych krętkach borelii. I co czytają? Wspomaga odporność, sprzyja usuwaniu toksyn, wspomaga i zabezpiecza przed powikłaniami. I pacjent mi dzwoni, gdzie tu? Nic nie pisze, że zabija. Nic nie pisze, że to reperuje układ nerwowy. No bo na suplemencie, który nie jest rejestrowany jako lek, nie może być nic, co sugeruje wyleczenie. A jeśli chcecie rejestrować jako lek, to róbcie te 4 fazy badań klinicznych na 1000 pacjentów, wydając kilka miliardów. Po co? To przecież firmy od suplementów wiedzą tak czy tak, że to działa. Pacjenci wiedzą. I tylko najczęściej jest to pocztą pantoflową się dowiadują, jaka jest dawka lecznicza. I też mówię, jeśli my mamy, bo bardzo niezrozumiały ten temat jest, dawka lecznicza, a dawka profilaktyczna, to nie tylko kolagenu, przede wszystkim witaminy D3. Bo druga cegła to witaminy i minerały D3 i przede wszystkim B, bo to spada w boreliozie. W boreliozie spada krzem jeszcze, spada żelazo, bardzo często są anemie. Wiele, tablica Mendelejewa może być ruszona. W każdym razie, jeśli mamy dół, kolagen zniszczono, mamy dużą dziurę, to my tej dziury naparstkiem profilaktycznym, raz dziennie kolagen, z naparstka nie zasypiemy. Pacjent kupił za 500 kolagen i mówi, tyle, coś się stało, że mnie rozłączyło? Wow! Halo, halo, pomocy, ratunku! Co się stało? No, przestało. Coś wybiło. Prąd wyłączył. O! Słychać mnie? O, super, no. Cudotwórczyni, nie tylko cudny głos, ale jeszcze branża, której ja jestem noga totalna. Elektryka, elektronika to daleko. To tak, dzieci mówią, jestem z ery dinozaurów. Mało modyfikowalna. Może dlatego, że męża mam z tej branży i się niestety wyręczam. Mówiliśmy o zasypaniu dziury kolagenowej. Dziura kolagenowa, nie naparstkiem, nie dawka profilaktyczna, tylko bierzemy wiadro lub łopatę. I to jest wielokrotność dawek. W przypadku kolagenu, z tego co widzę, to najczęściej jak przemnożymy razy 3, i to jest droga terapia, to widać efekty zdecydowanie szybciej. Sama biorę kolagen w potrójnych dawkach niż piszę. I dzieci zauważyły moje, że kurczę, jak siadam, to już nie trzeszczę. A tak było rzeczywiście. Teraz to ja pokazowo nawet mogę robić różne ruchy. W ciągu 2 miesięcy widać od razu dobry efekt. Jaki kolagen dobry? Tego tu już nie doradzę, bo nawet z firmy, nie mogę z tej pozycji powiedzieć takiej i takiej firmy. Jest bardzo dużo, ale ważniejsza jest dawka, bo brać wyższe dawki, ogólnie powiem, dobrych i naturalne rzeczy, witaminy naturalne. Bo druga cegła to jest witaminy, minerały, D3, kolejne. Mamy poziom od 30 do 100 normę witaminy D3. Od 30 do 100 nanogramów na mililitr we krwi. I co? Pacjent ma 29. Nie, to ma pan dobrze. To jest tragedia, jak jest 29, jak jest 15. Tyle mniej więcej ma społeczeństwo. Powinniśmy mieć
górne granice normy, to jest podstawowa witamina odporności. Jesteśmy zdecydowanie silniejsi. Pacjentowi wystarczy uzupełnić witaminę D3, nic więcej. Sama się przekonałam, bo pacjentka nic nie mogła połykać. I to, co jedyne, to jej po prostu kropelki dawano. I już poczuła się, jak dostała porządne dawki witaminy D3. Jeśli mamy 15, ten poziom, a nie 30 do 100, i widzę, pacjent mówi, no dostałem dawkę 2000, to ja ręce rozkładam. 2000, jak jest 15? No bo przecież się zatruje. To ja mówię pacjentowi, ja nie mam niedoboru, a biorę codziennie 20 tysięcy. I poziom mam, sprawdzałam, mam 85, a dążę, żeby mieć 100. Nie jest tak łatwo. 154,2. No, tu pani też mówi, że ma powyżej 150 i do mnie przychodzą pacjenci, pokazują, mają powyżej setki i dopiero wtedy przestają chorować dzieci. I to widzę, przecież ja sama nie mam, nie uczono mnie, ale widzę, bo to nie jest jeden, dwóch pacjentów. Ja mam codziennie. Jeśli teraz damy pacjentowi 2000, to pacjent powie, no to nie działa, to mi się w ogóle nie wchłania, ta witamina jest z tej firmy do kitu. Albo leczymy jelita. No dobrze, przyda się. Tylko dawkę trzeba wziąć. Medycyna akademicka podaje, że jak jest niedobór, to stosujemy 10 tysięcy. Minimum przynajmniej. Ale nie jest rozpowszechniana ta wiedza. I kolejna rzecz. Pytam się pacjenta, wie pan, że są kapsułki witaminy D3 po 30 tysięcy w jednej? Nie, no niemożliwe. Gdzie? Chyba w Chinach. Nie, w każdej aptece w Polsce i nie tylko. Tylko dawek leczniczych, jak jest niedobór, to ja przepisuję kapsułki, które mają 30 tysięcy w jednej. Tylko dawek leczniczych nie można reklamować. I leków na receptę nie można. I w telewizji nie mówią i nigdzie nie mówią. I jest aż 2000 zawiera, aż dwa dawki dla zdrowego. Ale to sugeruje te aż dwa, że kurczę, wezmę 4, no to może się już zabije. A ja mówię pacjentowi, znam takich, co biorą po 100 tysięcy dziennie i żyją. Także to, co chciałam podkreślić w uzupełnianiu, w punkt A zabijamy, B zabijamy z głową, bo to, co robią, i wiele osób robi, zaczyna zabijać ziołami, poszli jeszcze na biorezonans, jeszcze może antybiotyk, a może jeszcze ozonoterapię wrzucę, lądują na sorze, za dużo tego, za dużo toksyn i nawet jak mają oczyszczanie jakieś tam, to tego jest za dużo. Trzeba przerwać, nic się nie stanie. Kolejny mit. Nie wolno przerywać, jak zaczniemy leczenia. Nie wolno przerywać leczenia. Owszem, jak mamy toksyny, to przerywamy, żeby dalej nam nie niszczono kolagenu. Ale przerywamy na parę dni. W tym czasie zwiększamy oczyszczanie. I stosujemy potem zabijanie w dawce połowę niższej. Nic się nie stanie, jak nie będziemy podawać zabijania boreli przez tydzień. Natomiast jak rozpoczęliśmy zabijanie, to trzeba ją zabić do końca i to musi być potwierdzone. Bo inaczej ona ruszy do ataku. I to jest problem. Pacjent się poczuł lepiej i już przestaje stosować, albo mówi mi, już nie chodzę na biorezonans, bo to jest drogie, ja już się czuję lepiej. Po pół roku przychodzi i ma inne zupełnie objawy, albo wjeżdża na okuli, albo gastryczne albo różne inne. Bakterie trzeba zabić do końca. Nie wolno przerywać biorezonansu. No jak tak słyszę, to po prostu to ten gabinet już skreślam. Jak mi pacjent mówi, on nie może, bo jedzie na wakacje, a nie wolno przerwać. Jak nie wolno przerwać? A co? To znaczy chcę sobie zapewnić klientów, że trzeba chodzić regularnie. Ja nie mogę przerwać zabijania na dłużej niż 2 tygodnie, bo się bakteria zacznie namnażać. Jak zabijam, to muszę zabić do końca, ale obojętnie czym. Chodziłam na biorezonans, wzięłam 2-3 razy biorezonansy, wyjeżdżam na 2 miesiące do nie wiem, Afryki, tam nie ma biorezonansu, to biorę zioła.
Ale uwaga, na zioła też się bakterie uodparniają. I to też widzę, bo klętki boreli. Więc zmieniam te zestawy ziół co gdzieś 2 miesiące na inne. Jeśli monotonnie jeden zestaw ziół, a często jest czystek, szczecir, dest, andrographis, ashwagandha, wilka kora, tego jest ogrom ziół sprawdzonych. To jeśli taki zestaw stosujemy 2-3 miesiące, to pacjenci mi zaczęli wracać z nawrotem. Mówię, niemożliwe. Przecież oni nic niby nie zmienili. No nie zmienili, w nich się zmieniło. I w ten sposób się uczę od pacjentów, że bakteria potrafi się uodpornić. Teraz już nie mówię, może pan miesiącami te zioła stosować. Zabić do końca. Nic nie jest takie, czy ani biorezonans, ani ozonoterapię, że musimy wybrać 20 cykli, bo to już mi tak przemawia bardziej marketingowo, muszę zarobić. Złapałam pacjenta. Mit kolagenowy. I to jest najgorsze, bo ta najważniejsza cegła jest odstawiana przez gabinety. I pacjent przychodzi do mnie z płaczem, bo czemu ja dałam kolagen? Przecież ja dożywiam bakterie. Nie podawać kolagenu, bo dożywiamy borelię. Tak mówiono w tym centrum w Krakowie. I ja wtedy na pierwszych filmikach też mówiłam, jak Państwo wejdą 10 lat wstecz, że krętek boreli żywi się kolagenem. Tylko ja te dane mówiłam i mówiłam w oparciu o tych diagnostów, ale to sprawdzam i szczena mi opadła, wcale go nie zżera, rozpuszcza. Rozpuszcza i robi większe zniszczenia, rozpuszcza, żeby wyciągnąć krzem. Czyli problemu, że nam zżera, to w ogóle nie ma, ale zżera nasze witaminy. D, B czy krzem. I to o dziwo podają. Tak czy tak, to jest nielogiczne. Jeśli upiera się pacjent, że on nie będzie tego kolagenu stosował, bo dożywia bakterie, to pytam się, kto pierwszy umrze. Bakteria nawet, jak pan nic nie będzie brał, to ona na trupie jeszcze ma tyle tych mięśni, będzie żyła cały czas. Wykończymy siebie, nie podając kolagenu. Jak nadal pacjent nie rozumie, to mówię, dobra, niech pan w takim razie nie bierze kolagenu w ogóle, witamin żadnych, bo przecież dożywiamy, i od dzisiaj żadnych płynów, ani kropli wody przez pół roku, bo będziemy poić bakterie. No jak to? No przecież ja potrzebuję. No nie, poimy bakterie. No i niektórym na tym przykładzie zaczyna coś świtać, że to nie ta logika. A skąd się to wzięło? Na wzór, nie dożywiaj pasożytów słodyczami. No i to ma sens. Nie dożywiaj słodyczami, nie dożywiaj raka cukrem. Grzyba cukrem. Tylko mój organizm tego cukru nie potrzebuje, ale jeśli by go potrzebował, to ja biorę nawet podwójne ilości. A mój organizm, nawet jakbym cukru nie jadła przez rok ani krzty, to będzie mieć glukozę, bo nasza wątroba nocą pracuje i syntetyzuje nam glukozę z białek i z tłuszczu. Przecież jak nic nie jemy, to chudniemy, bo musi być glukoza do energii. Więc chudniemy, bo brana jest z tłuszczu i z białek. Stąd pacjenci, jak mierzą sobie poziom cukru, cukrzycowi, wieczorem dziwią się, że rano mają więcej. Kładź się, nic nie jadł, w nocy jest więcej. No bo wątroba pracuje. A swoją drogą borelia też powoduje cukrzycę. I to, co widzę u osób dorosłych, tak mówię, tych tematów jest ogrom. Ja przeskakuję, bo co chwilę mi się jakieś ważne informacje. To, co widzę u często dorosłych, podwyższony cholesterol na górnych granicach, podwyższona glukoza na górnych granicach, insulinooporność czy dna moczanowa, to bardzo często, jak nic z tym nie robimy, to się rozwija cukrzyca. I szok dla lekarzy. Wyleczyliśmy borelię. Pacjent mi mówi, lekarka musiała mu odstawić insuliny. Da się. Ja sama byłam w szoku. To wiem od pacjentów, bo pierwsi przyszli z taką informacją, czy to możliwe, że pani stosując antybiotyki czy zioła spowodowała, że ja mam normalny cukier? Powiedziałam, nie wiem.
wręcz niemożliwy. Ale zaczęłam się problemowi przyglądać. Każdy następny pacjent miał przyjść już z tymi wynikami. No i widzę, że rzeczywiście dopiero 2 lata temu się ukazała w Stanach praca, w jaki sposób borelia powoduje cukrzycę. No skakałam z radości. To mi koleżanka przesłała, pani profesor z Białegostoku. Także ja po prostu mówię, ja to widziałam już 7 lat temu i cieszę się, że są mikrobiolodzy, biolodzy, którzy dalej badają ten temat. Lekarze mniej, to są profesorowie tych innych medycznych. Co jeszcze chciałam podkreślić, bo jest teraz sezon kleszczowy. Co zrobić, żeby mnie ten kleszcz nie ugryzł? Przede wszystkim musimy wiedzieć, że to nie tylko kleszcze przenoszą. To też kolejny z mitów, nie tylko kleszcze, prawie meszki, prawie wszystkie. Gzy, muchy końskie. Zarazimy się od psa, od kota, od drugiego człowieka krętkiem borelii, tylko on musi wejść do krwi, żeby spowodować zakażenie. Krętek borelii to jest ta sama grupa, co krętek kiły. Ale kiła ma łatwiej, wystarczy samo współżycie i jesteśmy zarażeni, a krętek borelii jest tak HIV. On musi wejść do krwi. Może być przez seks zakażenie, ale jest to trudniej, bo ta druga osoba musi mieć ranę klocza. Wydziela się w spermie, wydziela się w śluzie pochwy, wydziela się w ślinie, ale musi wejść do krwi. Ale jak mamy dziecko, które zostało podrapane przez kota, albo mam, i to dużo, lekarzy weterynarzy jako pacjentów pogryzionych przez psa boreliozą, pies, kot ma w ślinie krętki borelii. Jeśli pogryzł do krwi, no to weszła borelia. Weszła borelia i rozpoczyna się normalnie proces choroby. I można to zbadać i jest świetny diagnosta, z którym też komunikuję się, bo jak dziecko zostało, bo mamy ponad 300 podtypów boreliozy, 20 jest takich, które są w Polsce patogenne, te, które są chorobotwórcze. I borelia, arzeli, szpirmani, majoni i tak dalej. 10 minut, dobra, patrzę już. I diagnosta zadał sobie na tyle trudu, że jak przyszła dziewczynka podrapana przez kota, miała powiedzmy 3 podtypy arzeli, szpirmani, majoni, to kazał przynieść tego kota, żeby mu zrobić biorezonans. Świetny był wykład, nie wiem czy na pewno część z Państwa była, na doktor Mirosław Tarkas, weterynarz, pokazywał, jak można prawie martwe zwierzę na nogi postawić biorezonansem. To było chyba 1,5 roku temu. U zwierząt też się to robi i szok. On teraz prowadzi po prostu takie obserwacje. Kot miał to samo, te same 3 strzepy, które dziecko. Tak samo z psa. To różnice. Jest niesamowita nieświadomość sposobu zarażania, sposobu objawów, jakie są. Rumień jest u 20%. Więc nie miałem rumienia, nic mnie kleszcz nie ugryzł, to nie jest rozwiązanie. Ale najważniejsze, żebyśmy sobie zdali sprawę, że testy są niewiarygodne. Testy akademickie, które każą nam robić, to jest test ELISA najpierw i Western Blot. W jaki sposób stwierdzić, czy ja mam krętka borelii? Ugryzł mnie kleszcz, ja chcę wiedzieć, czy mam krętka, czy mi przekazał tego krętka. Co medycyna sprawdza? Nie szuka tego krętka w ogóle, tylko szuka przeciwciał. Czy wiedzą Państwo, co to jest przeciwciało? Może nie wszyscy. Do organizmu wchodzi bakteria. Weszła. Jest we krwi. Organizm widzi i zaczyna tworzyć wojsko, żołnierze mają zabić intruza. To są przeciwciała, takie białka. To trwa to wytwarzanie. To wytwarzanie trwa parę tygodni. Najpierw IgM i M mają zabić. I to trwa nawet miesiąc. A IgG mają inne zadanie.
bo powstają po 2-3 miesiącach i mają chronić przed następnym zakażeniem. I generalnie my się po to szczepimy. Pacjent przychodzi i mówi, jakie mam 200 przeciwciał, których? IgG. No to niech się pan cieszy. Po pierwsze, że jest super odporność, że wytworzyło tyle. Po drugie, gdyby to nie była borelioza, to świetna ochrona. Ale akurat boreliozowe nie chronią, mimo że są. I tak jak grypowe, też średnio chronią. Takie, co nas chronią do grobowej deski, to jest ospa, odra, świnka, różyczka, te przeciwciała, z nimi umieramy. I takie powinny być, ale IgG nie jest tak zawsze. Generalnie przeciwciało to jest białko, ale specyficzne. Przeciwciało na krętka boreli nie zabije COVID-a, ani glisty, ani HIV-a. Są specyficzne. I w medycynie jest łatwiej pobrać krew, a pacjent myśli, mam krew zbadaną, to na pewno nie mam tej boreliozy. Czy ktoś tam szukał krętka boreli w tej krwi? Nawet gdyby go szukać, to mądra bakteria, jak sobie Państwo teraz wyobrażą, weszła bakteria, organizm tworzy te przeciwciała. Co robi bakteria? Czy ja będę głupia czekać w tej krwi, aż one się wytworzą i mnie zabiją? Jak potrafię przejść przez ścianę naczynia, to ja uciekam, w nogi idzie, do mózgu, do stawów, zrobi mieszkanko, torbiel, zakopie się gdzieś i czeka. A przeciwciała chętnie by ją pogoniły, tylko za duże białko nie przejdzie przez ścianę. Jest szlaban. Bakteria uciekła i przeciwciała co? Sobie znikną, po prostu umrą. One nie są wieczne. Przyjdzie pacjent, sprawdzimy przeciwciała. No i pacjent już dawno nie ma tych przeciwciał. Albo miał kiepską odporność i w ogóle nie zostały wytworzone. Rozumieją Państwo tę różnicę? To zobaczmy, jak co się stało z COVID-em. Zaczęli tak samo. Zobaczymy, czy masz wirusa. Sprawdź testy. Jakie? IgG, IgM. I co się stało? Przecież szybko była poprawa. Nie możemy powiedzieć, czy ktoś ma wirusa, czy ktoś ma borelię na podstawie przeciwciał we krwi. Trzeba szukać tego zarazka, trzeba szukać wirusa. I po czasie zaczęły się wymazy. I to jest okej. Szukamy nie przeciwciał, albo kawałków tego wirusa, to są testy antygenowe, je możemy kupić w aptece, albo jego kodu genetycznego, testy PCR. Wszystko ma swój kod. My też ludzie, każdy z nas ma inne. I to ma sens, szukamy. I takie testy są dla wszystkich zarazków, bakterii, babeszli, bartonelli, boreli. Po prostu medyczne testy, ale nie znalazły się w standardach, a w tej chwili procedury rządzą medycyną. W procedurach jest tylko przeciwciała ELISA i Westenblot. Pacjent przyniósł lekarzowi, że z DNA wyszło mu z krwi nawet, czyli była. Nie ma pan boreliozy. Jak to? Proszę to wyrzucić. Ten test nie jest ujęty w standardach, czyli będzie zły. Mamy testy. Tylko nawet jak Państwo wydadzą 800 czy 5 na sprawdzenie DNA borelii albo antygenów, to wynik ujemny nie wykluczy, bo wymazu z mózgu nie zrobimy. Wymazu z serca, wymazu ze szpiku. To musi być fala, która przejdzie i albo się odbije o moją bakterię, albo nie. Tak patrzę, czy te 10 minut jeszcze, czy może mają Państwo jakieś... Dobra, że Pani przypomniała, jak się uchronić. To na koniec, jak się uchronić. No przede wszystkim, żeby w ogóle ten kleszcz do nas nie podszedł, to było wiele różnych badań, co kleszcz lubi, czy śmierdzący pot, czy brud i tak dalej. I po wielu różnych takich badaniach doszli naukowcy do wniosku, że najczęściej siadają na osobach zakwaszonych. Zakwaszenie organizmu. Jest łatwiejsze są komórki, stres zakwasza najbardziej. Czyli mamy komórki podatniejsze do zniszczenia. I czyli co rozrobić? No pozbyć się stresu, odkwaszać. Odkwaszać organizm, przede wszystkim kwaśne rzeczy, warzywa, owoce. Ale mamy różne repelenty, mamy różne substancje. Psikać się i oglądać. Są miejsca charakterystyczne, szczególnie w różnych zgięciach. Patrzeć, czy siedzi kleszcz.
albo brać zioła, które zabijają krętka boreli profilaktycznie. Ja tak robię. Zestaw biorę cały czas. Idę do ogródka, do lasu, to już sobie biorę te zioła, żeby je mieć we krwi. Ale na pewno jak mi kleszcz ugryzie, albo jakiekolwiek inne ugryzienie, moim zdaniem to powinni Państwo zapamiętać przede wszystkim. Ugryzło mnie coś, nie wiem co, ale coś mnie ugryzło. Kupuję albo kapsułkę, albo wpłynie zestaw ziół, który mi zabije krętka boreli. Nie antybiotyk, bo nie wiem, czy on był zakażony. Tak a propos, mogą Państwo dać na stwierdzenie, kleszczy był zakażony, tylko szkoda fosy. Bo sprawdzą Borrelia burgdorferi, Abzeli, a ich mamy 20. Więc wynik, że nie jest zarażony, co, jednym podtypem? A kto sprawdzi następny? Także bezpieczniej, bierzmy te zioła. Jak długo? Skoro wiem, że za tydzień zabije krętka boreli wyhodowanego na pożywce, to ja mówię, żeby przynajmniej w dużych dawkach dać przez 2 tygodnie te zioła, a potem można iść sprawdzić, jak ktoś chce przeciwciała, ale bardziej bym szukała, czy jest krętek boreli w organizmie. Ale najpierw od razu podawać, nie czekać na nic. Medycyna powie czekać, czekać, oglądać. Bakteria nie ogląda, bakteria od razu rusza do ataku, więc i co jeszcze jest ważne? Cały czas się uczę. Dzisiaj też, przechodząc tutaj, nie wiem, którąś budkę, pan miał rozstawiony krzem, cynk, srebro i tak dalej. I tym mi przypomniał, stosujmy nie tylko doustnie. Kupmy i dajmy od razu na ranę coś. Dopóki są w ranie, my też je zabijemy. Srebro zabija bardzo dobrze, to wiemy. Przecież są plastry ze srebrem w aptece do zabijania bakterii. Kupmy jakiś spray, który może być w domu, nie ma tam tych, które od razu popsikamy. A jak nie mamy takiego srebra, sprayu, to kupmy zioła w kropelki choćby jakieś, którymi będziemy zalewać to miejsce. I równolegle doustnie. Krzem uzupełnić. Organizm jest zdecydowanie silniejszy. Działajmy po ugryzieniu. Niczym to nie grozi. A możemy uniknąć wiele. Nie zamykasz tym. Pani prosi, żebym wymieniła kilka ziół, które mają zabójcze działanie. Ich jest ogrom. Ich jest naprawdę dużo. Czystek, tylko odpowiednie ekstrakty. Ekstrakt olejowy, czy ekstrakt alkoholowy. Czystek, szczeć, rdest, andrografis, aszwaganda, wilka kora, hołtunia. Tego jest naprawdę lista, ale na jedno zwrócę Państwa uwagę, to już na koniec. Naukowcy 2020 rok, przecież niedawno, jakie zrobili doświadczenie? Nie zachwycili się tylko tym, że zabiliśmy w 100% całe wyhodowane bakterie, no bo dotychczas tak było. Na wszystkich pożywkach, tu wyrosła na wszędzie, na całej scenie mamy wyhodowaną borelię i cieszymy się, bo zabiliśmy antybiotykami i tak samo ziołami. I dotychczas było tyle. Na co wpadli? Na jaki pomysł? A zostawmy teraz te płytki. Niby tam jest pusto, 100% zabitych, a może coś z martwych wstanie? Jak to przeczytałam, to aż po prostu do szczęka mi opadła. Prosty pomysł. Sprawdźmy, czy tam są jakieś przetrwalniki, czy one są zabite. I te wszystkie zioła, które potrafiły zabić w 100%, te płytki zostawiono na 3 tygodnie. Co więcej, dano żarełko, dano substancje, także gdyby tam były te przetrwalniki, żeby one miały co jeść. I co się okazało? Po antybiotyku, po takiej doksycyklinie, w połowie zaraz zarośnięte. Czy w innych antybiotykach, ziołach, niektórych mniej, w niektórych więcej. Jedno, jedyne ziółko, nie wyrosło nic. Kryptolepis. To jest afrykańska roślina przez CR, jak kryptoleklama. Afrykańska roślina, 8-metrowe pędy. Nic nie wyrosło, a sprawdzano łącznie ze srebrem, z monolauryną, z antybiotykami. Sprawdzono, czy coś na 100% zabitych płytkach po 3 tygodniach może wyrośnie.
i wyrosło wszędzie oprócz kryptolepisu. Pierwsze co spojrzałam, czy jest to dostępne w Polsce. O dziwo jest. I 30-40 zł, niesamowite, czytam wskazania. Bakteriobójczy na zabijanie bakterii dróg moczowych, płucne, czyli wiedziano, że to zabija bakterie, tylko nikt nie sprawdził na borelię. A tu się okazuje strzał w dziesiątkę i byłby strzał super, gdyby ten kryptolepis wchodził wszędzie. A to jest niestety wada i antybiotyków, i ziół, że nie są w stanie wejść w każdą naszą komórkę, do której może uciec i schować się borelia. Dlatego pozostajemy zawsze ostatecznie z tą falą, która ma wszystko dobić. 22? Tak. Czy ktoś, nie słyszę, jeśli ktoś tam ma pytania. Wagner. Proszę. Czy ziół, wrotycz? Aha, wrotycz jak najbardziej, a wrotycz oprócz... Trzeba uważać z tym wrotyczem. Tak, trzeba uważać z wrotyczem, ale wrotycz tak samo zewnętrznie, on odstrasza. Miałam... Pacjentka mi powiedziała, zrobiła swojemu psu wianek z wrotyczu. Przestał przynosić kleszcze, dopóki go nie zrzucił. No, bo się męczył, dobrze go mu przywiązała i było okej. Okay. Ale jak już pies mądry wyczaił, na czym polega przywiązanie, to już koniec było. Także tyle, muszę kończyć, bo już mnie tu pan Robert pogania. Bardzo się cieszę, dziękuję. Okej. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Ja wiem, że moglibyśmy panią doktor słuchać i słuchać, bo ma wiedzę olbrzymią, doświadczenie, a oprócz tego rzeczywiście pomaga ogromnie ludziom. Witajcie kochani! Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę.